Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Rosińska, jestem pracownikiem Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Zapraszam Was na krótką podróż przybliżającą Wam nasiona. Nasiona pod lupą. Na pierwszym tytułowym slajdzie widzimy w bardzo dużym zbliżeniu aparat lotny mniszka lekarskiego. Jak widzimy, na samym szczycie znajdują się równej długości cienkie żeński, które unoszą nam nasiona na wietrze. Tutaj możemy się przyjrzeć w całej okazałości nasionom mniszka razem z aparatem lotnym. Jak widzimy, ten dziubek, na którym zlokalizowany jest spuch kielichowy, jest bardzo długi. On kilkakrotnie jest dłuższy niż sam owoc, tak? Bo tutaj mamy owoc, nie łupkę. Tak naprawdę materiałem siewnym tutaj są owoce, nie nasiona, aczkolwiek my w praktyce nasiennej powszechnie używamy określenia nasiona. Tutaj w bardzo dużym przybliżeniu same już niełupki mniszka lekarskiego. Jak się dobrze przyjrzymy, widzimy, że są one żeberkowane. W górnej części są dosyć kolczaste, nieco przypominają ogórki konserwowe. I zakończone są, tak nagle zakończą się taką piramidką, do której właśnie przyczepiony jest ten dziubek z puchem kielichowym. Kolejne nasiona to bołki polne, są to nasiona popularnego chwastu. Bardzo ciekawy rysunek tworzą tutaj żeberka, które się tak łukowato zaginają i przypominają nam tak naprawdę nasze linie papilarne na palcach. Tutaj możecie się przyjrzeć, jak wyglądają owoce tobołków polnych. Są to łuszczyny, które zawierają kilka nasion wewnątrz. Tutaj bardzo ładnie widać, prześwitują nam poprzez owoc. Kolejne nasiona chwastu, glistnik, jaskółcze ziele. Powierzchnia nasion jest taka siateczkowa, ona na początku jest błyszcząca, z czasem matowieje. Tutaj mamy akurat zdjęcie bardzo świeżych nasion. I widzimy taką białą, nieregularną strukturę z boku nasion. Są to elaiosomy, czyli ciałko tłuszczowe bądź mrówcze, bogate w tłuszcze, często też węglowodany, które służy do rozprzestrzeniania się nasion, bo wabi nam mrówki, które chętnie korzystają z bogactwa tłuszczy i przenoszą nasiona na dalsze odległości. Dzięki czemu też często nasiona trafiają na dużo lepszą glebę niż w pobliżu rośliny matecznej. Dużo lepsze warunki mają. Tak wygląda ta roślina w naturze. Myślę, że każdy z Was widział glistnik, jaskółcze ziele. Po zerwaniu wydziela taki mleczny, pomarańczowy sok. Przechodzimy do nasion warzyw. Jak widzimy, nasiona nie muszą być jednobarwne, mogą mieć na powierzchni rysunek. Tak jak fasola niepodległości, która jest bardzo charakterystyczna. Odmiana ta została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Wokół znaczka widzimy taki charakterystyczny rysunek, który przypomina nam orła w koronie. I ta odmiana była kiedyś uprawiana po kryjomu, gdzieś w zagonach z ziemniakami, ponieważ w czasach zaborów pruskich była uważana za symbol patriotyzmu i za to uprawa tej fasoli była dosyć surowe, były bardzo surowe kary stosowane. Nasiona cebuli są jednobarwne, czarne, nieco błyszczące i powierzchnia tych nasion z bliska jest pomarszczona. Natomiast nasiona marchwi, czy też tak naprawdę rozłupki, jak się przyjrzymy na tym pędzie nasiennym, widzimy, że one są zaopatrzone w takie haczykowate włoski. I po zbiorze te włoski niestety powodują nam szczepianie się nasion, dlatego poddajemy je tarciu. Jednak jak się przyjrzymy obrazowi spod mikroskopu, zawsze jakaś część tych włosków pozostaje, bądź też są po prostu połamane. Same rozłupki w obrazie mikroskopowym widać bardzo wyraźnie żeberka, jakie jaśniejsze żeberka. Przechodzimy do nasion owoców egzotycznych. Jako pierwszy ananas. Sam owoc jest bardzo okazały, natomiast nasiona są bardzo drobne. One są zlokalizowane tuż przy powierzchni tej skórki, którą odcinamy. Jak się przyjrzymy i
zanim zjemy, to na pewno natrafimy na nasiona. One są tak bardzo pomarszczone, właściwie to są takie też żeberka bardzo nieregularnego kształtu. Kolejne nasiona owocu egzotycznego, nasiona marakuj. To też jest obraz spod binokularu, czyli są to nasiona drobne. Na powierzchni tych nasion mamy liczne, dość regularnie ułożone wgłębienia. Same nasiona są dosyć błyszczące. Przechodzimy do kolejnej grupy roślin, czyli roślin ozdobnych. Jako pierwszy złocień właściwy. Nasiona te mają bardzo regularny kształt i liczne żeberka jaśniejszej barwy, które kontrastują z tymi takimi tutaj brązową powierzchnią niełupek. Nasiona faceli wrotycznej, one mają natomiast taką nieco inną budowę, przypominającą z bliska nieco pumeks bądź gąbkę, liczne wgłębienia. One bez mikroskopu mogą nam przypominać również nasiona czarnuszki, ale jak się przyjrzymy bliżej, to nasiona czarnuszki mają bardzo nieregularne, takie siateczkowate, pomarszczoną powierzchnię. No i kolor też jest zupełnie inny, to jest jednak kolor czarny, nasiona faceli natomiast są ciemnobrązowe. I przechodzimy do wnętrza nasion, co kryje się w środku, oczywiście jest to zarodek i tkanki zapasowe. Jako pierwsze nasiona bezbielmowe, czyli nasiona rzodkiewki. Na tym przekroju, jak się przyjrzycie, widać takie na samym dole takie kółko. Jest to korzonek zarodkowy, który jest otoczony przez dwa liścienie bardzo ściśle przylegające. One tworzą taki jakby kielich dookoła właśnie tego korzonka zarodkowego. I żeby Wam ułatwić, co widać na tym przekroju, schemat, tutaj już myślę, że nie ma wątpliwości, wszystkie elementy dokładnie widać. I też jest tutaj informacja, że znajduje się bielma, mimo że powiedziałam, że są to nasiona bezbielmowe, to taka cienka bardzo warstwa bielma znajduje się tuż pod okrywą nasienną. Jednak substancje zapasowe są zgromadzone głównie w liścieniach. Papryka. Tutaj mamy do czynienia z nasionami bielmowymi. Substancje właśnie zapasowe gromadzone są w tej tkance. Sam zarodek jest taki spiralnie skręcony, zatopiony w tej tkance. Widzimy dwa liścienie, dość długie. Widać również część nadliścieniową, czyli epikotyl i korzonek zarodkowy. Jeżeli nie było tego widać, to myślę, że na schemacie już na pewno nie ma wątpliwości, że są to dwa długie liścienie i malutki epikotyl, jak się, mam nadzieję, zauważyliście na poprzednim slajdzie. Do tej samej rodziny roślin, czyli psiankowatych, zaliczamy też pomidor, który ma bardzo ciekawy zarodek. To są również nasiona bielmowe i ten zarodek zajmuje nieco większą powierzchnię niż papryka i jak się przyjrzycie, to widzimy, że liścienie są bardzo tak spiralnie skręcone, tworzą taki jakby pióropusz tutaj na schemacie. Tak, tutaj też wyraźnie widać ten pióropusz stworzony z liścieni. Dziadostką siewną marchwi jest rozłupka. I tutaj na przekroju widzimy, że zarodek stanowi niewielką część wnętrza rozłupki i jest zatopiony w takiej masie. Jest to tkanka zapasowa, również bielmo. I widzimy tutaj informację na schemacie, że jest otoczone to wszystko okrywą owocową nasienną, ponieważ jak powiedziałam, jednostką siewną jest rozłupka. Dla odmiany kolejny przykład będzie przedstawiał jednostkę siewną, orzeszek, który gromadzi substancje zapasowe w obielnie. I obielno to jest ta srebrzysto-biała masa w środku, na środku tego przekroju. Jest otoczone dookoła zarodkiem. To bardzo ładnie widać przekrój przez ten zarodek, przez korzonek zarodkowy, bardzo ładnie widać epikotyl oraz podzielone dwa liścienie. I tutaj to samo na schemacie. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć budowę nasion, zarówno tą zewnętrzną, jak i wewnętrzną.